Czy masz świadomość? Podobno Budda opowiedział uczniom ku przestrodze następującą historię. Dwoje ludzi wędrowało przez pustynię ze swoim jedynym dzieckiem. Zapas jedzenia im się skończył i byli coraz bardziej głodni. Wiedzeni nienasyconą ambicją dotarcia do celu, nie chcieli jednak zawrócić z drogi. Jak w jakimś transie postanowili uśmiercić dziecko i żywić się jego ciałem. Kiedy w końcu dotarli do celu, stracił on swój nieodparty urok, a trans przestał mieć nad nimi władzę. Wtedy dopiero pogrążyli się w bezdennym smutku i żalu. Co my tu robimy? Dokąd zmierzamy? Po co to wszystko? Jaki jest ostateczny sens ludzkiej egzystencji? Wzrościzm nie pozwala nam się zatrzymać, żeby zadać sobie te pytania. Nie pozwala nam na refleksję, czego właściwie chcemy dla społeczeństwa, którego jesteśmy częścią. Prawdę mówiąc, dążenie do wzrostu zastępuje nam myślenie. Jesteśmy w transie, brniemy dalej naprzód, bezmyślnie, nieświadomi tego, co robimy, nieświadomi tego, co dzieje się wokół nas, nieświadomi tego, jakim kosztem to się odbywa, czyim kosztem. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? W ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment książki pod tytułem Mniej znaczy lepiej. Jej tłumacza Pawła Listwana gościmy dzisiaj w ramach właśnie naszego podcastu. Dzień dobry Panie Pawle. Dzień dobry. Panie Pawle, przy pracy tłumacza, co Pana poruszyło najmocniej podczas tej pracy, podczas lektury tłumaczenia książki? Mniej znaczy lepiej. To, że na naszych oczach ginie ekosystem Ziemi. I o tym jest bardzo dużo w tej książce. Jest szczegółowo opisane, na czym polega kryzys ekologiczny, jak poszczególne składowe ekosystemu się załamują. I przytaczam mnóstwo danych naukowych. Jest już naprawdę bez liku dowodów naukowych na to, jakie są efekty naszej nadmiernej ekspansji gospodarczej w świecie przyrody i dowodów na to, że od dłuższego czasu jako ludzkość przekraczamy skalę wydobycia i emisji, jaką środowisko jest w stanie zrównoważyć. Czyli innymi słowy, podcinamy gałąź, na której sami siedzimy. A tymczasem nasi przywódcy i tak zwani liderzy biznesu wciąż udają, że nic się nie dzieje i że możemy działać dalej tak samo w myśl zasady więcej znaczy lepiej. Więcej produkcji, konsumpcji, a co zatem idzie również więcej wydobycia. No i ekonomia głównego nurtu wciąż jeszcze zakłada, że produkcja może się brać praktycznie z powietrza, że zasoby, na których się opiera wszelka działalność gospodarcza, są niewyczerpane i że nawet jeśli jeden konkretny zasób się wyczerpie, to jest on wymienny z innymi zasobami. Taki jest, taki model matematyczny obowiązuje i pokutuje, powiedzmy, no, coraz jakby więcej ekonomistów zaczyna dostrzegać wady, ale sam rdzeń myślenia ekonomicznego wciąż na tym się opiera. Tymczasem realny, żywy świat tak po prostu nie działa. I to sytuacja trochę mi przypomina tego, jak ktoś wydaje każdego miesiąca więcej niż zarabia. I jeszcze się szczyci tym, że każdego kolejnego miesiąca wydaje więcej niż wydał w poprzednim miesiącu. Tym kapitałem, który jest trwoniony, jest oczywiście kapitał naturalny, przyroda,
której czerpiemy i bez której niemożliwe jest ani nasze życie, ani działalność gospodarcza. A Panie Pawle, a kim jest autor i książki i dlaczego warto mu zaufać? Jason Hickel nie jest ekonomistą. Pochodzi on z maleńkiego kraju afrykańskiego Eswatini, dawniej znanego jako Swazi, ale zdobył wykształcenie na zachodzie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i od lat mieszka i pracuje na uniwersytetach i w ciałach naukowych w Europie Zachodniej, głównie w Londynie, Barcelonie. Jest przedstawicielem antropologii ekonomicznej, czy antropologii gospodarczej. Jest badaczem nierówności społecznej, zajmuje się ekonomią polityczną i ekonomią ekologiczną. I w związku z tym ma on taką inną trochę perspektywę na gospodarkę. Patrzy na nią nie jak na wyabstrahowany model ekonomiczny, ale jak na zespół relacji materialnych między ludźmi oraz między ludźmi a przyrodą. Patrzy też jako na system żywy, zakorzeniony w większym systemie, to znaczy w ekosystemie. I jeszcze również jako antropolog patrzy na nasz konkretny system gospodarczy jak na określoną formację kulturową, która wyrosła na gruncie określonego światopoglądu. A na okładce książki możemy przeczytać, że jest to książka przełomowa na czasy przełomu. Dlaczego jest to pozycja przełomowa Pana zdaniem? Moim zdaniem dlatego, że podważa pewne mity, które wciąż pokutują w ogólnym dyskursie o gospodarce. Czy słyszymy ekspertów, czy polityków, cały czas pokutują pewne mity i ta książka w szczegółach po prostu rozprawia się z tymi mitami. Na przykład, przede wszystkim jakby tematem tej książki jest rozbrajanie mitu pod tytułem gospodarka jest zdrowa wtedy i tylko wtedy, kiedy rośnie, czyli kiedy rośnie produkt krajowy brutto. Poza tym podważa inny mit, który się tak głęboko zakorzenił, że nieraz w ogóle o nim nie myślimy, nie bierzemy pod uwagę, że to jest tylko pewne założenie, to, że kapitalizm jest optymalnym ustrojem. I co więcej, Jason Hickel wykazuje na podstawie licznych danych zarówno historycznych, jak ekologicznych, wykazuje, że kapitalizm w formie, w której działa, w związku z swoją konstrukcją samą, prowadzi nieuchronnie do katastrofy. I to właśnie dlatego, że jest efektywny. Bo w czym jest efektywny kapitalizm? W przemianie realnych zasobów w nietrwałe produkty oraz abstrakcyjny zysk i realne odpady. I ta efektywność w cudzysłowie stale wzrasta, ponieważ kapitalizm jako system gospodarczy ma wbudowany imperatyw wzrostu. Gospodarka tego typu nie może funkcjonować bez rośnięcia i dlatego ten mit jest jakby obalany i dlatego autor pokazuje, że musimy ze względu na granice ekologiczne, ze względu na to, co się dzieje ze światem, musimy poszukać innego rozwiązania. I jeszcze pokazuje też, że może trochę wbrew oficjalnej narracji, postępy kapitalizmu, historycznie rzecz biorąc, zawsze opierały się na eksploatacji taniej przyrody i taniej siły roboczej. Taniej dlatego, że pewne koszty były przerzucane, czy to na
pracowników czerpanych jakby z podległych warstw społecznych, czy wręcz z kultur, które można było zdominować. I tania przyroda, po prostu nie płaciło się za rabunkową gospodarkę środowiska. No tak, przypomina mi się tutaj tytuł książki, ostatniej książki Lema, Rasa grabieżców. A wracając do mniej znaczy lepiej. Czy mogę jeszcze coś dodać? Tak, tak, proszę. Jeszcze chciałem powiedzieć, że przełomowa według mnie ta książka jest również dlatego, że przypomina oczywistą prawdę, że tak zwane tworzenie bogactwa jest możliwe tylko dzięki temu, co bierzemy ze środowiska, czyli z tego, co ostatnio nazywa się świadczeniami albo usługami ekosystemowymi. No a oprócz tego jeszcze jedna rzecz przełomowa to jest to, co prawda nie jest to główny temat książki, ale jest także referowany, że w krajach rozwiniętych gospodarczo już wzrost gospodarczy przestał być miernikiem dobrobytu społeczeństwa. Ten związek stopniowo zanika, właściwie już prawie zupełnie zanikł w krajach najbogatszych. W Polsce też już jest tylko śladowy. Od pewnego poziomu rozwoju gospodarki rozwój społeczny czy dobrobyt jest kwestią jakości dóbr wspólnych oraz poziomu nierówności, czyli dostępu różnych ludzi do dóbr wytwarzanych przez gospodarkę. Czy wszyscy mają dostęp do podstawowych, do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i na ile czują się bezpiecznie. Na ten temat były inne badania prowadzone, między innymi wyszła książka Duch Równości Richarda Wilkinsona i Kate Pickett. Dobrze, tutaj studiując czy przeglądając spis treści książki, rzuca się w oczy tytuł Więcej znaczy gorzej. O co tutaj, panie Pawle, chodzi? Przecież wszyscy nam mówią, że więcej znaczy lepiej. Chodzi o to, że cokolwiek materialnie wytwarzamy, coś innego musimy zużyć lub zniszczyć, no ewentualnie zniszczyć przez zużycie. To jest taka podstawa, jeśli się spojrzy na gospodarkę w perspektywie ogólnoświatowej, ekologicznej. Zawsze opieramy się na jakichś zasobach, na tym, że czegoś ubywa po to, żeby mogło przybyć tego, co uważamy za pożądane. Natomiast jeśli gospodarka rozwija się tylko dlatego, że musi, to nie zastanawiamy się nad tym, czy rzeczywiście warto zniszczyć pewne wartości, choćby zasoby, które mogłyby posłużyć przez wiele pokoleń, po to, żeby wytworzyć coś, co będzie wykorzystane teraz i przez krótki czas. I tutaj wracamy do tego samego, że odbywa się likwidacja kapitału naturalnego, a to jest jedyny realny rodzaj kapitału, ponieważ pieniądze nie stanowią kapitału, pieniądze stanowią tylko dostęp umożliwiają dostęp i eksploatację tego realnego kapitału, dopóki on istnieje. No a poza tym to się odbywa w imię czego? W imię doraźnej konsumpcji, która postępuje w wykładniczym tempie. To ma związek z charakterem wzrostu, z którym mamy do czynienia.
I pierwsza część książki pokazuje z bliska, co się dzieje z klimatem, z oceanami, z glebami, z różnorodnością biologiczną. I jeszcze opisuje, jakie mechanizmy za to odpowiadają, jak działa przymus akumulacji kapitału, osiągania zysku, dlaczego wzrost, który się wydaje mały, na przykład 2-3%, jest na dłuższą metę groźny, ponieważ działa tutaj funkcja procentu składanego. Więc więcej znaczy gorzej właśnie dlatego, że jeśli coś wytwarzamy, coś innego niszczymy. Im szybciej wytwarzamy, tym zachodzi obawa, że coraz więcej i coraz szybciej niszczymy. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A czy w książce odnajdziemy pytanie na komu naprawdę potrzebny jest wzrost gospodarczy? Tak, jest trochę na ten temat również. No, po pierwsze, wzrost gospodarczy jest nadal potrzebny w krajach ubogich. Tam, gdzie podstawowe potrzeby ludności są niezaspokojone ze względu na zbyt małą produkcję. Natomiast w krajach wyżej rozwiniętych w zasadzie gospodarka jest już zdolna zaspokajać wszystkie realne potrzeby. Jeśli nie zaspokaja, to na skutek nierówności podziału tego, co jest produkowane, na skutek nieracjonalnego jakby no, wykorzystania zasobów i przeznaczenia na różne branże. Więc ludność w krajach w miarę wysoko rozwiniętych i do nich kraje tego typu, co Polska czy choćby Rosja już należą, więc ludność nie potrzebuje tego wzrostu, o ile nie wytwarza się sztucznych deficytów, które sprawiają, że odczuwamy brak i odczuwamy potrzebę produkcji za wszelką cenę. Natomiast wzrost gospodarczy jest strukturalnie wpisany w obecny system i jest niewątpliwie potrzebny bankierom, którzy muszą dostać więcej z powrotem niż udostępnili, ponieważ pożyczają na procent. A więc muszą zmusić ludzi do stworzenia wartości, których wcześniej nie było. Wszystko jedno w jaki sposób, czy produkują coś potrzebnego, czy niepotrzebnego, ale coś, co ktoś kupi, ewentualnie zadłużając się na przyszłość. I to nakręca system oparty na procencie. Jest wzrost gospodarczy też potrzebny spółkom giełdowym, ponieważ notowania giełdowe zależą od tego, czy dana firma no właśnie osiąga coraz większe zyski. Nie wystarczy, że firma osiąga zysk, żeby ona mogła sprzedawać akcje i żeby te akcje nie traciły na wartości, ona musi wypracowywać coraz większy zysk. Te, które tego nie robią, mają kłopoty, wypadają z rynku, giną, ich akcje tracą na wartości. I jeszcze jest wzrost gospodarczy potrzebny, czy też bardzo pożądany przez państwo, zwłaszcza przez państwo słabe, takie, które ma trudności z domknięciem budżetu, ze spłatą deficytu budżetowego z przeszłości. To wszystko wymaga dochodów państwowych, coraz większych dochodów z podatków, ale jeśli zwiększyć stopy opodatkowania, to odstraszy inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. Z kolei więc wygodniej jest tworzyć bodźce, które sprzyjają ogólnemu wzrostowi gospodarczemu. Ogólny wzrost wtedy dostarcza tej brakującej nadwyżki, którą może też po części zgarnąć państwo.
Powiedział Pan o wielu zagrożeniach czy problemach, które dotykają dzisiaj ludzkość, ale często odpowiedź na te problemy jest taka, że zbawi, uratuje nas technologia. Czy tutaj w tej książce pojawia się ten wątek? Owszem, jest temu poświęcony chyba cały rozdział albo dwa, gdzie analizowane są różne proponowane rozwiązania kryzysu ekologicznego, począwszy od kryzysu klimatycznego, a więc kwestia przestawienia na czystą energię, na większą energooszczędność, również rozważane są techniczne rozwiązania innych wymiarów kryzysu ekologicznego. Tylko przy bliższej analizie okazuje się, że innowacje techniczne, jakkolwiek są potrzebne, kiedy pojawia się problem, to jednak go nie rozwiązują i na dłuższą metę wręcz paradoksalnie przyczyniają się do tego, że problem wzrasta. Wygląda to tak, że pojawia się, najpierw jest problem, potem pojawiają się innowacje, dzięki któremu można coś usprawnić, można coś zaoszczędzić, zmniejszyć marnotrawstwo, zużycie materiałów, energii. Ale jeśli przyjrzeć się historycznie, co się działo, kiedy właśnie takie innowacje, takie rozwiązania powstawały, okazywało się, że sumaryczne zużycie nigdy nie malało, ponieważ to, co można było zaoszczędzić na jednostkę produkcji, było wykorzystywane do tego, żeby zwiększyć produkcję i zwiększyć zyski. I wręcz następowała intensyfikacja, przez co ogólne zużycie materiałów, energii nadal rosło, czy nawet wręcz przyspieszało. Też dużo mówi się na przykład o zielonym wzroście, czyli sposobie na ochronę środowiska bez rezygnacji ze wzrostu gospodarczego. No i z tym mitem też się autor obszernie rozprawia, analizując w szczegółach zarówno konkretne rozwiązania, takie jak sekwestracja dwutlenku węgla jako techniczne rozwiązanie problemu nadmiernych emisji, i pokazuje, jak tak zwany decoupling, czyli odprzęgnięcie z wzrostu gospodarczego od zużycia materiałów, surowców i energii, okazuje się na dłuższą metę niemożliwy. Jest możliwy tylko pozornie, ponieważ wzrost produktu krajowego zawsze idzie w parze ze wzrostem konsumpcji także materialnej i w związku z tym ze wzrostem śladu materiałowego i zużycia energii. Część druga książki z kolei nosi tytuł Mniej znaczy lepiej. Czy autor daje tutaj jakieś przykłady z życia codziennego, które są nam bliskie? Myślę, że można znaleźć takie przykłady. Tak, wśród, kiedy w drugiej części książki autor kreśli wizję tego, co można zmienić, to również są takie rzeczy, które mogą nam bezpośrednio przemówić do wyobraźni. Ale ja bym chciał się odnieść w ogóle jakby najpierw do tego, dlaczego mniej znaczy lepiej. Przede wszystkim dlatego, że lepiej, bo w równowadze ze środowiskiem. To jest cała idea. Ta książka jest poświęcona propagowaniu tak zwanego postwzrostu. I cała idea postwzrostu polega nie na tym, że do tej pory się rozwijaliśmy, a teraz będziemy się zwijać, tylko na tym, że
przestajemy traktować wzrost jako cel w sobie i widzimy jego koszty. I widzimy to, że aby gospodarka w ogóle mogła być trwała, mogła funkcjonować przez bliżej nieograniczony czas, to musi ona się osiągnąć stan równowagi ze środowiskiem, z którego czerpie. Więc lepiej w tym sensie, że w równowadze ze środowiskiem, co pozostawia szansę przyszłym pokoleniom, ponieważ kiedy gospodarka przekracza granice wyznaczane przez zdolność środowiska do regeneracji, to de facto okradamy przyszłe pokolenia z szans, które nam są dane. No a teraz, jeśli chodzi o jakieś konkretne korzyści, które możemy odczuć w życiu poprzez zastosowanie tej nowej filozofii, to ponieważ postulowane jest ograniczenie produkcji ilościowe i racjonalizacja jakościowa, czyli to, żebyśmy się zastanowili, co warto nadal produkować i rozwijać, a czego lepiej, żeby było mniej. Więc kiedy nastąpi takie ograniczenie, no to będzie mniej stresu w miejscu pracy, ponieważ nie będzie tego ciągłego dokręcania śruby i nacisku na to, żeby więcej, szybciej, żeby ludzie z siebie dawali więcej w sensie czasu na przykład, ponieważ zaspokojenie potrzeb przez gospodarkę na obecnym poziomie rozwoju technicznego nie wymaga tak wiele czasu, jak rzeczywiście pracujemy. Poza tym krótszy czas pracy, no to oznacza i lepsze zdrowie, były na ten temat badania, lepsze zdrowie pracowników, więcej czasu dla rodziny, na działalność społeczną, na twórczość, czy też na kształcenie się. Poza tym właśnie taka racjonalizacja gospodarki oznaczałaby likwidację niepotrzebnych zawodów, tak zwanych bullshit jobs, jak to określił David Graeber, czyli zbadano też, że mniej więcej połowa pracowników, nie pamiętam w którym kraju to były prowadzone badania, ale w jakimś kraju rozwiniętym, prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych, okazało się, że mniej więcej połowa pracowników nie widziała żadnego sensu w pracy, którą każą im wykonywać i za którą dostają pieniądze. Oczywiście to, że pracownik nie widzi, nie oznacza, że w ogóle ta praca nie ma sensu, ale bardzo dużo jest prac, które w gruncie rzeczy nie dodają wartości społeczeństwu, tylko na przykład powiększają prywatne zyski kosztem reszty społeczeństwa, albo służą na przykład nadmiernej biurokracji. Więc likwidacja takich zbędnych zawodów oznaczałaby więcej poczucia sensu w ludzkim życiu, poczucia sprawczości, pozytywnego wkładu w życie społeczeństwa. A to znowu się przekłada na zdrowie ludzi, na ogólny dobrostan społeczny, na to, że mniej problemów społecznych występuje. Kolejna sprawa to ograniczenie wpływu na środowisko wymagałoby, abyśmy mniej używali samochodów, zwłaszcza tych osobowych, indywidualnych, a więcej korzystali z transportu publicznego. No a to oznaczałoby mniejsze korki, mniej chorób spowodowanych zatruciem powietrza, a teraz no, szerzą się te choroby, choćby układu oddechowego. Kolejna sprawa to trwalsze produkty, bo gdyby rzeczywiście zależało nam na tym, żeby produkować tyle, ile trzeba, ale jak najmniejszym kosztem środowiskowym, to jednym z imperatywów byłoby zwiększenie trwałości produktów. Obecnie ze względu na imperatyw zysku i wzrostu jest duża presja na producentów, żeby produkować rzeczy nietrwałe.
I to jest kwestia nie tego, że nie istnieją lepsze technologie, tylko że przy obecnym systemie tak się opłaca. Więc gdyby produkty były trwalsze, byłoby ich mniej, ale byłyby bardziej satysfakcjonujące dla klientów, no i z pewnością mniejsze koszty długofalowe. Autor też kreśli wizję alternatywnego systemu gospodarczego. Czy pokrótce może pan powiedzieć, na czym on polega? Nie wiem, czy to się da tak pokrótce, ale spróbuję zacząć od najważniejszych rzeczy. Po pierwsze, autor nie kreśli spójnej wizji. On raczej wskazuje pewne kierunki, co należy zmienić po to, aby osiągnąć tę równowagę, abyśmy przestali podcinać gałąź, na której siedzimy. Czyli jakby najważniejszą cechą tego nowego systemu postulowanego, jakkolwiek on się będzie nazywał i jakkolwiek on będzie wyglądał, bo pewnie wysiłki wielu ludzi i grup będą się składać na jego przyszły kształt. Więc najważniejszą cechą jest równowaga ze środowiskiem, czyli pozostawianie wydobycia surowców i wytwarzania odpadów i zanieczyszczeń w granicach możliwej reprodukcji przez środowisko i absorpcji tych zanieczyszczeń. Także celem tego nowego systemu nie jest to, żeby wzrost był dogmatycznie zerowy, bo na zdrowy rozsądek, no to jak jest zerowy wzrost, no to nic nie dzieje się gorzej niż teraz, ale raczej racjonalizacja i świadome decydowanie o tym, które branże powinny się rozwijać i będzie to dobre dla ludzi i korzystne dla środowiska, a które należy ograniczać. No i to jest jakby taka nadrzędna cecha. Natomiast różne zasady, które są wskazywane też przez autora, mogą temu służyć. Jak na przykład to, że gospodarka tam, gdzie ma styczność ze środowiskiem, jest nastawiona w dużym stopniu na regenerację. Zwłaszcza jeśli chodzi o rolnictwo, istnieją metody rolnicze, które poprawiają stan gleb, poprawiają ich stan ekologiczny, poprawiają, zwiększają bioróżnorodność, czy też powiedzmy pomagają ocalić istniejącą, podczas gdy dominujący model niestety różnorodność niszczy i równocześnie powoduje erozję gleb. Oszacowano, że jeśli utrzymają się obecne trendy metod stosowanych w rolnictwie, to gleb starczy nam jeszcze najwyżej na 60 lat na całym świecie. Potem po prostu wszystko zamieni się w jałowy piach. Ponieważ rzeczywiście w większości świata ubywa żyznych gleb na skutek pewnego modelu gospodarki. No i jeszcze duży nacisk kładzie autor na to, że ten nowy system powinien być demokratyczny. I to też się opiera nie tylko na takim odczuciu własnym, że lepiej jak każdy z nas ma coś do powiedzenia, ale również na badaniach, które wykazują, że im bardziej demokratyczny jest system podejmowania decyzji, tym rozsądniejsze i bardziej przyjazne środowisku są te decyzje. Że ludzie, jeśli dane jest im decydować wspólnie, to myślą bardziej długofalowo i troszczą się o to, od czego zależy wspólne dobro również długofalowo. To nie natura ludzka sprawia, że podejmujemy egoistyczne, krótkowzroczne, szkodliwe dla ogółu decyzje, tylko powoduje to taki system, który
dopuszcza samowolę nielicznych, to znaczy tych, którzy akumulują kapitał i w związku z tym mają więcej do powiedzenia w obecnym systemie, ponieważ jakby mają w dużym stopniu wolną rękę, nie ma hamulca demokratycznego wobec ich poczynań. Więc ten system równocześnie zawiera w sobie strukturalną konieczność generowania coraz większej produkcji. A to się wiąże z tym, co wspominałem, z systemem odsetkowym, z bankami działającymi na zasadzie rezerwy cząstkowej, z zależnością przedsiębiorstw od inwestorów krótkoterminowych, mowa o giełdzie, no i z odpowiedzialności firm przed inwestorami tylko, a nie przed ogółem społeczeństwa, na którego życie wpływają swoimi decyzjami. Poza tym istotną częścią nowego systemu, wciąż podkreślam, że autor nie przedstawia spójnego systemu, natomiast wskazuje, że jednym z kierunków pożądanych jest rozbudowana sfera dóbr wspólnych, ponieważ kiedy różne rzeczy, które są wspólnie organizowane, czy też wspólnie użytkowane, generują mniejsze koszty i mniejszą presję na środowisko, niż kiedy wszystko zaspokaja się indywidualnie i kiedy w dodatku ludzie konkurują między sobą o te dobra. A co my, Polacy, obywatele, możemy zrobić w naszym państwie, żeby idea mniej znaczy lepiej stała się faktem? No, pierwsza rzecz to jest świadomość. Jakby ważne, żeby przeciwdziałać temu ogólnemu dyskursowi, który wciąż siłą rozpędu głosi, że więcej znaczy lepiej, żeby szerzyć świadomość związku między produktem krajowym brutto a śladem ekologicznym, no i tego, co w ogóle ten ślad oznacza, dlaczego jest taki ważny. Również warto szerzyć wiedzę o tym, które z naszych zachowań, czy też z naszych działań jako przedsiębiorców, czy jako państwa, w jakim stopniu wpływa na ten ślad ekologiczny. Są strony, które pomagają skalkulować tak jakby osobisty ślad ekologiczny. Nie wiem, czy istnieje już taka strona polska. Myślę, że warto, jeśli nie istnieje, żeby powstała, jeśli istnieje, to żeby wszyscy się dowiedzieli o jej istnieniu. Poza tym warto propagować wiedzę o tym, że to nie wzrost gospodarczy sumarycznie, czyli jak leci, tworzy dobrobyt, tylko dobrobyt zależy od dostępu do dóbr podstawowych potrzeb i od skali nierówności w społeczeństwie. No poza tym oczywiście możemy i powinniśmy oszczędzać energię i wodę. Warto organizować sieci wymiany usług i współdzielenia na przykład sprzętu, bo na przykład taki sprzęt jak kosiarki, no, jakiś sprzęt ogrodowy czy remontowy nieraz kupujemy i przez większość roku on leży bezczynnie i tak robi każde gospodarstwo, w związku z czym kupuje się tego znacznie więcej niż jest realnie potrzebne. Jeśli by to oprzeć na zasadzie wypożyczalni czy jakiegoś współkorzystania, osiągnęlibyśmy realne oszczędności. Jeśli jest się rolnikiem, to oczywiście warto poznawać i wdrażać metody rolnictwa ekologicznego i regeneratywnego, czyli takiego, które, przypomnę, prowadzi do wzbogacenia ekosystemu
do podnoszenia jakości gleby, do ocalenia różnorodności, czy też pomocy w reintrodukcji ginących gatunków. I to jest w różnych krajach przez pojedyncze osoby czy fundacje wdrażane, ale coraz szerzej. Warto poznawać te metody i zobaczyć, co z tego da się u siebie w gospodarstwie wprowadzić z korzyścią dla przyrody i, no i dla produktywności gospodarstwa na dłuższą metę. Poza tym, cóż, no, jeśli chcemy rzeczywiście wpłynąć na to, żeby Polska zmierzała w kierunku tej zmiany filozofii, to trzeba by zainicjować ruch społeczny pod hasłem dobrobyt, a nie wzrost. I domagać się więcej demokracji bezpośredniej na wszystkich szczeblach, w tym w decyzjach dotyczących gospodarki, ochrony i rozszerzenia sfery dóbr wspólnych, czyli publiczna ochrona zdrowia i edukacja, tani i docierający wszędzie transport publiczny, wolne oprogramowanie, powszechny dostęp do internetu. Poza tym warto domagać się ustawowego skrócenia czasu pracy, co by też sprzyjało ograniczeniu bezrobocia. No i ograniczeniu właśnie tych zbędnych zawodów, zbędnych branż. Z kolei, jeśli warto też właśnie domagać się ograniczenia działalności pewnych branż, szczególnie energochłonnych czy rujnujących środowisko, a w związku z tym rzesze ludzi utracą dotychczasowe źródło utrzymania. No dobrze, to w tym miejscu może postawmy kropkę. Ja tylko dodam. Jeśli powiedziałem to, co powiedziałem ostatnio, to, no to oczywiście trzeba się domagać programów przekwalifikowania na zawody, które są potrzebne i pożyteczne w gospodarce, która no, tworzy nowy ład, bardziej w harmonii z przyrodą. I oczywiście działania na rzecz ograniczenia nierówności dochodowych, czyli płaca minimalna powiązana jakoś z realnymi potrzebami, czyli prawdopodobnie powiązana z płacą średnią i być może również płaca maksymalna. Ta idea do niedawna była herezją, ale ostatnio zdobywa coraz więcej zwolenników. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Ja dodam może tylko do tej listy, że ten podcast nagrywamy w listopadzie, a od wielu, wielu lat, w ostatnią sobotę listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Kupowania i do tego Państwa zachęcam, żeby przynajmniej ten jeden dzień w roku tak spędzać, a może warto go spędzać czy święcić częściej bez kupowania. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Paweł Listwan, tłumacz książki, która ukazała się jakiś czas temu w polskich księgarniach, Mniej znaczy lepiej, wydawnictwo Charakter. Dziękuję panie Pawle za rozmowę. No dziękuję bardzo, ale pan jeszcze tak zakończył tym dniem bez kupowania. Oczywiście jest to inicjatywa pożyteczna, bo zwraca nam uwagę na to, że to kupowanie ma jakiś wpływ na świat i skłania do zatrzymania na chwilę. Tylko chciałem dodać do tego, oprócz tego, że się zatrzymujemy i robimy sobie dzień, w którym zachowujemy się inaczej niż
normalnie, w cudzysłowie. Warto też pomyśleć o zmianie tej normy, czyli o tym, żeby w codziennych zakupach brać pod uwagę zasady oszczędzania zasobów, w tym energii, wspierania naturalnych sposobów gospodarowania, stawiania na jakość, a nie na ilość, tam gdzie to jest możliwe, a na przykład przy ubiorach czy przy różnych gadżetach jest możliwe. Wybierania produktów trwalszych, dzięki temu jest mniejsza presja na środowisko. Wybierania produktów lokalnych, dzięki czemu zmniejsza się transport i jego koszty z wpływem na klimat na czele. Dziękuję za możliwość uzupełnienia. Dobrze. Dziękuję za rozmowę. Dzisiaj Państwa i moim gościem, tak jak wspomniałem, był Paweł Listwan, tłumacz książki Mniej znaczy lepiej. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? Przyszły wtorek w ramach nowego numeru Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dobranoc. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!